teraz czas na zrobienie bardzo fajnego, łatwego deseru, który będą uwielbiały na pewno nasze dzieci. Przede wszystkim będzie to deser bardzo zdrowy. A co to będzie? Oczywiście lody, bo zbliża się lato, jest wiosna, jest bardzo cieplutko, więc każde dziecko ma zapewne ochotę na lody. Więc mama przygotuje zdrowe, pyszne lody. Składniki do wykonania naszych lodów są bardzo proste i na pewno każdy ma w domu. Podstawą, bazą tych lodów będą banany, które również dadzą nam schód do lodów, czyli nie będziemy potrzebować dodawania żadnego cukru ani miodu, bo banany są wystarczająco słodkie. Ja proponuję wykorzystać te banany, które już mają brązowe plamki, one są bardzo słodkie i zazwyczaj nikt już nie chce ich zjeść. Ja wtedy pakuję je w takie torby i wstawiam do zamrażalnika. I zawsze mam gotowe banany na wykonanie lodów. Dzisiaj lody będą truskawkowe, więc również potrzebujemy około 400 g truskawek, które pokroiłam i wstawiłam również do zamrażalnika. Potrzebujemy nasze owoce wsypać do food procesora. I truskawki. Lub jakiekolwiek inne owoce macie w domu. Genialne są na przykład czarne mrożone porzeczki. Mają mnóstwo witaminy C. Są pyszne. Mamy zapakowany food processor, więc teraz wystarczy to wszystko tylko dobrze zmiksować. Jeśli masa jest zbyt mocno zamarznięta i gęsta, dodamy jeszcze odrobinę roślinnego mleka, dosłownie kilka łyżek. Super są. I teraz już tylko wystarczy nałożyć. Możemy je bardziej zmrozić, jeśli chcemy mieć bardziej gęste i bardziej przypominające konsystencję lodów. Ja już się nie mogę doczekać, więc nakładam od razu. O. I możemy udekorować na przykład świeżymi truskawkami. Lody są pyszne. Proponuję każdej mamie spróbować. Dzieci na pewno będą je uwielbiać. Moje kochają. Polecam Wam lody na letnie wieczory. Pyszne są.